Czy kolorowe, zabawne, opatrzone wizerunkami postaci z bajek i przyciągające uwagę opakowania żywności naprawdę zawierają produkty korzystne dla zdrowia dziecka? Niestety nie zawsze. Niektóre z nich zawierają znaczne ilości cukru. Czytając etykietę, dowiadujemy się wielu rzeczy o produkcie. Oprócz nazwy i daty przydatności do spożycia, jest tu również wartość odżywcza, na przykład informacja o tym, ile cukru zawiera dany produkt. Półlitrowy napój w kolorowym opakowaniu może zawierać nawet 5 łyżeczek cukru. Nie każdy produkt dedykowany dzieciom jest dla nich korzystny. Rodzice powinni czytać etykiety i zwracać uwagę na ich skład. Warto od najmłodszych lat pokazywać dziecku dobry przykład, który wpłynie na jego korzystne wybory żywieniowe w przyszłości. Przyzwyczajanie dziecka do słodkich produktów jest winą przede wszystkim nas, dorosłych. Dziecko bardzo szybko przyzwyczaja się do smaku słodkiego i kształtuje tym samym nieprawidłowe nawyki żywieniowe. Rodzice powinni być czujni przy wyborze produktów spożywczych i czytać etykiety, a nie kierować się pięknymi, kolorowymi opakowaniami żywności.